Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Max's Farm. Jeżeli oczywiście, znaczy jeszcze stwierdzić nie możecie, ale jeżeli chcecie, to zostawcie łapę w górę oraz suba na kanał, jeżeli chcecie zostać tu na dłużej, bo wiem, że trochę osób nie subskrybuje tego kanału. I jest to błąd, bo kurki, jak widzicie, są rozczarowane. O. Żartuję oczywiście. No. Dobra, także tutaj trochę tej słomy trzeba rozprowadzić, bo to jest często tak, że one, wiecie, rozwalają, robią się takie doliny, górki, pagórki, kurde. I na przykład gdzie niegdzie tej wody, tego słomy nie mają. Także no. Dobra. Tak to wygląda właśnie. I moi drodzy, wczoraj mi się rozlała woda. I trochę mi się rozlało, przyznam szczerze. Także trochę słabo. No ale co zrobić, no włączyłem wodę i jak to ja, poszedłem do zdobnych kur i sobie z nimi tam, wiecie, poprzytulałem je. Trochę tam byłem, nie ukrywam. Także myślę, że jeszcze raz tyle, co te 30 litrów się wylało w kurniku. Poszedłem do zdobnych, zacząłem do nich tam rozmawiać, mówić. Z nimi tam sobie, wiecie, jakieś konwersacje prowadzić. No i wiecie, i się zadziało. Ta brachma mnie trochę przeraża. Ta brachma jest największym zagrożeniem. Ej, ty go nie wiesz. Ten Serami niby coś pokazuje, ten Silki się boi, ale tak naprawdę to on nie jest w stanie nic zrobić. No i ucieka. Ten zaraz będzie go gonił pewnie. Także ten brachma jest największym zagrożeniem. Dlaczego? Bo on jest największy i on ma trochę taką, wiecie, trochę ma tej masy i później z tego, wiecie, jak on kogoś zdepcza, no to już nie jest za fajnie. Przed chwilą na przykład widziałem, jak na te Serami, o, sobie siedzą te maluszki. Przed chwilą właśnie widziałem, jak na te około te Serami mu zdeptał skrzydło, to no nie miał zbytnio jak się ruszyć. Dobra. Tak to jest, tak, dobra. I kurczaczki niech sobie chodzą. Ugotuję może im jajeczko, też im się przyda. W końcu trochę tego jajeczka, białeczka, żeby szybciej rosły, trochę tych witaminek i tak dalej, dobra. Także moi drodzy, co? Tak to właśnie wygląda. No i co? Co, kogucik Seramki? Co, kogucik Serami? Co rozrabiasz? Kulaki jest jeszcze. Trzeba tutaj ogarnąć, bo coś się syf zrobił. Przyniosą od razu koszyczek na późniejsze zbieranie, także już mamy gotowe. I widzimy. Właśnie, kurde. I o warzywach zapomniałem. Właśnie, trzeba je przerobić, warzywa. I damy dzisiaj kurkom, także lecę je przerabiać. Do gospodarza jadę. Jadę do gospodarza, tak. Jak widzicie, jajeczka kurki niosą, a ja jadę dla nich po słomę. Wczoraj no, napełnione jest do pełna poidło. Jedzonko chyba mają. Mają taką resztkę, ale tu jeszcze sobie wydziobią z tego. Jeszcze warzywka dostałem, także nie chcę im wmuszać za dużo teraz. I teraz tak, jak widzicie, przyczepka już stoi, autko też. I trzeba wziąć worki, szczerze mówiąc, bo chyba wezmę od razu pszenicę. Powiem wam, pszenicę od razu wezmę. Jak już jestem, a akurat jak do przyczepki się będzie ładować, to będzie się ładować 12 kostek i do tego będzie jeszcze, o, chyba nie wypadnę, co? Raczej nie, nie powinien. I 12 kostek i do tego dwa worki z pszenicą wejdą, jak nie trzy, chyba wtedy trzy weszły. Także bardzo fajnie, kurki tutaj widzicie, piją sobie, chodzą ładnie, wszystko pięknie, kurki tam jeszcze jedzą te warzywka jakieś. Ale dzisiaj dostaną świeże i dostaną jeszcze te, co miałem w szopie. Plus jutro dostaną, bo dzisiaj też są do odbioru warzywa z warzywniaka. Ale chcę zobaczyć, bo nie wiem, czy dwóch kursów od razu nie zrobić z tą przyczepką, bo jak już ją mam, auto i wszystko, bo auto z hakiem zorganizowałem i wiecie, i przyczepkę, i już mam wszystko porobione, a tam mam jedną kostkę. Jedną chyba, no. Jedną kostkę, to wiecie, te... Żebym później nie wyszło, że będę jeździł jakoś, kurczę,
przed świętami lub coś takiego, bo też tak nie lubię. Będą inne rzeczy do roboty, a jak już jest to zrobić. Fajna pogoda dzisiaj towarzyszy, także moi drodzy, lecimy do gospodarza. Cyk. Cyk. No dobrze, moi drodzy, 100 kilo ziarna. Kurde, tylko tutaj właśnie 50 kilo zaraz sobie wezmę. A 50 kilo tutaj zostawię, wiadomo dlaczego. Po co tam mam się zapychać. No i mam. Jak widzieliście, 12 kostek. Tyle po prostu wchodzi na tę szczepkę. Zastanawiałem się czasem, czy nie jechać. Tu na razie wypakuję, a później przerzucimy sobie to do góry. Zastanawiałem się, czy nie jechać, kurczę, do... jeszcze raz, jak już mam przyczepkę. Ale wiecie co, już sobie odpuszczę. Dużo jest tej słomy. Do nowego roku na pewno mi starczy. To tam na pewno, kurde. To tam musi starczyć. Jeszcze tam do psów, dla siostry dam trochę słomy, wiadomo. To dla piesków musi też być trochę, żeby miały ładnie cieplutko. I myślę, że ładnie starczy do nowego roku, myślę, że nie ma problemu. Tak szczerze mówiąc, myślę, że na 2 miesiące, chociaż nie, no kurde. Kiedy ja jechałem? Nie pamiętam. Może wy będziecie pamiętać. Jak chcecie prześledzić, to możecie mi napisać w komentarzu, kiedy jechałem po słomę. Jak chce wam się prześledzić kanał, to bardzo proszę. Ja będę zadowolony. Dobra, oj. No i później sobie przyjdziemy oczywiście. Przyjdziemy i sobie to poukładamy do góry na strych. Także nie będzie jakiegoś większego problemu. Dobra. A warzywka dla kurek już też są prawie że gotowe. Słuchajcie, jakaś miotła tu jest. Nie. Dobra, to idę po miotłę i tutaj to od razu rozładuję. Chyba, że tam. No, nie wiem, dobra, tutaj. Chociaż, dobra, idę po miotłę. Bierzemy miotłę. Mamy zmielone różne tutaj rzeczy. Także wysypujemy im. Tym razem tutaj sobie wysypię, pozwolę. Tu trochę kurkom rzucę. Niech mają. I powiem wam szczerze, że mam komentarze i ja naprawdę je widziałem już od początku, że nie podawać kurom cytrusów.
O, koguciki się tam leją, patrzcie, nie wiem czy widzicie. O, tam jakieś zgrzyty są, te młode. A, o! Chodźcie, chodźcie. I cytrusów, ja nie wiem kurczę, czy to jest... Czy to naprawdę, czy ktoś po prostu się nie zna i tak pisze. I naprawdę jestem ciekaw tej odpowiedzi. I co się stanie, jeżeli te cytrusy będą jadły, no bo... No nie wiem, czy... Mówicie też, że pomidory, no to kurde, co one mogą? Tak szczerze mówiąc. Dobra. Uważajcie. Dobra. Sobie pojedzą. No, a znowuż widzę, że cebula... To nie za dobrze, jak cebula. No, ale dobra. Uczę się za każdym razem, jak te warzywa dostaję czegoś od was, także bardzo dobrze, okej. Przyczepka już rozładowana, właśnie jeszcze trzeba paszy rozładować. Zapomniałbym. No, także sobie otworzymy tylko to na chwilę. Wyciągniemy sobie tą pszenicę. O i kop. Dobra, niesiemy i cyk, tutaj sobie postawimy. Zaraz sobie to wyładujemy na spokojnie. Dobrze. Także lecę tylko oddać przyczepkę i widzimy się zaraz. No i przerzucamy. Dobra. Tutaj trzeba ułożyć. A, dwie kostki miałem jeszcze. No ale dobra. Mimo wszystko. Kiedyś trzeba było pojechać. Jakby tutaj tą lampkę wam dać. Tak. Może coś takiego. Idealnie. Dobra. Trzeba tu ułożyć. Cyk. Dobra. Kurde, mogłem drugi raz w sumie jechać. Tu nawet nie wyczuję tych 12 kostek. O, tu bez drugiego paska. A nie, jest chyba. Dobra. Thank you.
I cyk. 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 Jest trochę tej słomy. Teraz. Pięknie. Tak to wygląda. Zamkniemy to sobie. Kurkom jedzonko trzeba dać. Warzywek się najadły. Jeżeli chodzi o warzywniak, to właśnie mama będzie akurat jechać, więc... O, no właśnie, tutaj coś tak czułem, że mi się to porozwalało. To mama będzie akurat jechać, więc odbierze. Sypnę im od razu więcej, bo później już nie będę musiał sypnąć i będą miały, więc fajnie. Po paszy muszę też pójść do odchowalnika. Też tam resztkę mam, więc muszę też pojechać. Ale no. Właśnie, witaminki Dolmixu muszę sobie uzupełnić, bo też gdzieś chyba je mam, ale właśnie muszę zobaczyć, czy mam je na stanie, czy muszę zamówić i jak to tam wygląda. Dobra, moi drodzy, także co? Może sobie zbierzemy teraz jajeczka. Także weźmiemy koszyczek. Jak widzicie, coś tak ciemny ten obraz macie, powiem wam. Że GoPro słabo coś w tym, jak jest ciemno, nagrywa. A teraz jest lepiej. Także co, moi drodzy, złapię tylko sobie tak, jak to zawsze łapię. Nawet nie wiem, jak ja to łapię. Czekajcie. O. Tak, tak, czy... Kurde, jak ja to zawsze łapię. Zawsze jakoś dziwnie, ale dobra. O, jest dobrze, bardzo dobrze. No i zbieramy jajeczka. Tu widzę, że kurki jeszcze są, ale pytanie, czy one siedzą, czy już zniosły. Myślę, że już zniosły najpewniej, bo to już 16. Godzina jest po 16, więc myślę, że zniosły, no ale różnie bywa. Także co, ile mamy? 5, 7, 10. Leci, o, tu jeszcze kurka, 10, ona zejdzie pewnie. 13, widzicie. 13, 16, ta kurka pewnie dziobnie, już widzę po jej minie normalnie. Ale, ole! Ale leci równo. A jajek nie za dużo. A walczy jako dużo jajek. Dobra. Kurde, ile ja tu miałem? Od nowa. 6, 7, 10, 16, 19. Lecimy dalej. Oj, coś chyba lipa z tymi jajkami. 19, 22. 24, 27, 29. No, byłaś. No coś nie za dużo. 29, 32, 35 i 37. Ale może coś będzie dodatkowego, zobaczymy. No, moi drodzy, jest końcówka listopada, więc można to też zrozumieć. Dobra, lecimy dalej do kurek ozdobnych.